Państwa, warto jeszcze chyba powiedzieć w tym szale nienawiści do Rosji. Warto wspomnieć przypadek jednego restauratora bodajże z Sopotu. No to jest niesamowite, przyznam szczerze, że taki człowiek, będąc nawet właścicielem tej restauracji, wywiesił sobie kartkę: Rosjan nie obsługujemy. No i w zasadzie ja osobiście czekałem na jakąś reakcję naszego rządu, tym bardziej biorąc pod uwagę, że podobno jesteśmy krajem demokratycznym, podobno jesteśmy w Unii Europejskiej, a jeżeli jesteśmy w tej Unii Europejskiej, no to z pewnością Unia Europejska nie popiera rasizmu, szowinizmu, etc. No i co się okazało? I ten pan sobie z tą kartką tam tak na tej restauracji funkcjonował. Znalazł się jeden człowiek, bodajże burmistrz Sopotu, który jakoś tam próbował temu panu zwrócić uwagę. No więc uwaga, zaszła wielka zmiana z kartki z tekstem: Rosjan nie obsługujemy. Zmienił ten pan na: Rosjan, którzy wspierają Putina, nie obsługujemy. No, strasznie wielka zmiana, prawda, biorąc pod uwagę, że w Rosji powiedzmy 90% ludności wspiera Putina, no więc właściwie efekt jest ten sam, tak? No, ale to się dzieje w Polsce, proszę Państwa. W Polsce ten człowiek mógł sobie powiesić taką kartkę, ta kartka sobie wisi. Jest to po prostu zwykły szowinizm, rasizm. Pytanie jest takie, równolegle do wojny na Ukrainie mamy drugą wojnę, prawda, Palestyna, Izrael. No pytanie jest takie, czy jeżeli ten człowiek powiesił, czy odważyłby się powiesić kartkę z tekstem: nie obsługujemy Palestyńczyków czy Żydów, prawda? Możemy się domyślać, że natychmiast straciłby koncesję na prowadzenie działalności. No, nie wiem, czy nie skończyłoby to się dla niego bardziej drastycznie. Ale tutaj, w tym przypadku oczywiście jest milczenie naszego rządu, jest małe przyzwolenie na to, małe, duże przyzwolenie na to. I ten człowiek sobie po prostu tak funkcjonuje. Proszę Państwa, druga sprawa. To też jest niesamowite. Bodajże w maju, prawda, dotarły do nas informacje odnośnie wydarzeń w Odessie, tam w tym domu związkowca. Proszę Państwa, w sposób straszny, po prostu straszny, zdjęcia są dostępne w internecie, można zobaczyć, jak około 100 osób zostało żywcem, część spalonych, kobiety zostały zgwałcone. No i co? I po prostu poszło to w niepamięć, prawda? Strona kijowska próbowała wmówić nam, że te 100 osób to byli, słuchajcie, oficerowie czy wywiadu rosyjskiego. No, no wspaniale, po prostu wspaniale. Natomiast rzecz jest niebywała. Gdzie są instytucje międzynarodowe? Czy 100 osób to jest naprawdę dla nich za mało, żeby wszcząć jakiekolwiek śledztwo międzynarodowe? Czy ci ludzie na wschodzie Ukrainy, mówiący po rosyjsku, to jest jakiś drugi gatunek ludzi? Dlaczego nikt do tej pory nie wszczął śledztwa? No właśnie, sprawa jest jak najbardziej pod dywan, schowana. No i co? I nic się nie stało, prawda? Nic się nie stało. Podobnie jest zresztą z samolotem. Słuchajcie, jeżeli by przyjąć nawet fakt, że którakolwiek strona to zrobiła, dlaczego ucichło to wszystko, prawda? Ogłoszono nam wszemi wobec, że zrobił to Putin, że zrobili to jego ludzie, że zrobili to powstańcy. No oczywiście w ich terminologii to byli terroryści, prawda? I teraz nagle, słuchajcie, wszystko ucichło. Doszło do wiadomości otóż to, że adwokat niemieckich rodzin, trzech niemieckich rodzin, których ludzie zginęli w tym samolocie, wniósł oskarżenie do Trybunału o to, że oskarża no właśnie stronę ukraińską o spowodowanie tego aktu terroryzmu. Dlatego, że stało się to na ich terenie, to oni zadecydowali, że ten samolot ma przelecieć na konkretnej wysokości, czyli zaniżonej. No i właściwie tak logicznie wszystko to próbować ogarnąć, no to na początku, jak usłyszeliśmy o tym dramacie, no to właśnie, każdy powinien sobie zadać pytanie, jak jest możliwe, że w momencie, kiedy dzieje się, jest wojna na tym terenie, dzieją się akcje militarne, jak można wysłać tamtędy samolot rejsowy z pasażerami? No to jest właśnie niesamowite, ale no takie logiczne dosyć pytanie, tylko że ono utknęło.
nie ma oczywiście już śledztwa. Spójrzcie Państwo, wszyscy ci ludzie, którzy tam zginęli, zostali pochowani. Czy widzieliście w ogóle jakieś pochówki tych ludzi? Czy widzieliście jakieś sceny z Malezji, z Holandii. Właśnie. No więc takie lakoniczne, jakieś puste informacje i właściwie zero pochówków. Bardzo dziwne to wszystko było. Ale na kanwie tych wydarzeń, słuchajcie, to też jest niesamowite. Ja nie mogę się z tym zgodzić. Nagle na drugi dzień polska prasa w swoich gazetach, a my zobaczyliśmy to w kioskach, zafundowała nam spektakl wizerunku Putina w roli Hitlera. No więc właśnie to jest też niesamowite, że na drugi dzień po wypadku, gdzie nie było żadnego jeszcze śledztwa, kraje zachodnie też trzymały się, oczywiście oskarżając powstańców w pierwszej wersji, no idąc za słowami ukraińskiej hunty, delikatnie informowały, że prawdopodobnie, ale nikt się nie odważył, oprócz naszego rządu i oprócz naszych mediów, aż tak drastycznie od razu zadeklarować, że zrobił to Putin. I no zrobił to. I wisiały w kioskach właśnie IPO. Różnego rodzaju to chodzili do władzy. Zdjęcia w tych gazetach, no właśnie Putina z... No chodzili do władzy razem porozumiewcy. Samolot, no bardzo różna grafika tego. Mało tego, gdzieś tutaj będąc w Warszawie, widziałem plakaty, które wisiały. Właśnie takie, że stylizacja Putina na Hitlera. Proszę Państwa, można Putina lubić, nie lubić. Ja go nienawidzę. To jest sprawa już naprawdę. Jak się kwiatem ruski i Niemiec nie byli dla Polaków. Chociażby właśnie demokracji jest to, że dopóki sprawa jest niezbadana, nie można absolutnie nikogo oskarżać. Nie można absolutnie nasze władze, niestety nasze władze to robią. Nasze władze. Tutaj ktoś nam próbuje zamucić naszą manifestacje, więc widzę, że służby porządkowe już się śpieszą ratować sytuację. Proszę Państwa, teraz jest następna sprawa, dosyć bardzo, bardzo, bardzo aktualna. No, w momencie, kiedy ukraińskie wojska są w defensywie, kiedy zaczynają się cofać, na obszarze tutaj w okolicach Doniecka, na obszarach pokopalnianych, obserwatorzy OBWE, więc mamy na to jakby już konkretny dowód. Odkryli groby, zbiorowe groby ludzi. Są tam cywile, żołnierze. Halo? No i do czego doszło? Proszę Państwa, okazało się, że część z tych ciał, które są w grobach, niestety zostały poddane... Nie zostawiaj tego w obozie, bo wypiją. Zabrano im wnętrzności. Że czarny rynek z handlem wnętrznościami istnieje na Ukrainie, było słychać od czasu do czasu, już od pierwszych dni wojny. Natomiast teraz okazało się, że jest to faktem. Obserwatorzy OBWE sfotografowali te ciała. Wstępne analizy dowodzą nawet, słuchajcie, że niektóre z tych osób zostały zabite po tym, zmarły po tym, jak usunięto je niektóre z tych wnętrzności. I teraz znaleziono jeszcze większy grób, bo to było tylko na początku 40 osób. Teraz znaleziono 400. Obawiam się, że będzie więcej tych osób. Teraz pytanie jest takie, tak jak właśnie te wszystkie sytuacje w Odessie, tak jak sytuacja z samolotem. Co nas czeka? Czeka nas, że znowu w tym momencie za miesiąc już nie będzie tematu tego? No to jest właśnie to, czemu się sprzeciwiamy. Albo jesteśmy rzetelnym krajem i nasze media są obiektywne i rzetelne, albo nie są, ale niestety ja stwierdzam z ubolewaniem, że po prostu nie są. Przed chwilą to właśnie mówiłem, jak mogą nasze media być obiektywne, skoro w jakichkolwiek debatach, w jakichkolwiek komentarzach w sytuacji na wojnie w Ukrainie, proszę Państwa, zauważcie sami, ja obserwuję to, właściwie siedzi prowadzący program i siedzi jakaś osoba ze strony, dajmy na to, ukraińskiej. Czasami właśnie są to ludzie z otwartego dialogu. I pytanie jest takie, jeżeli komentator przyjmuje bezkrytycznie to, co mówią Ukraińcy, czyli ci Ukraińcy, którzy reprezentują rządy w Kijowie, no to jak my możemy się dowiedzieć czegokolwiek prawdziwego, jeżeli z drugiej strony nie zasiada ktokolwiek,
traktowałby stronę, powiedzmy, tych powstańców prorosyjskich, albo ewentualnie już samej Rosji, która no tak jest oczerniana. Więc dopóki tak się nie dzieje, nie mamy rzetelnych mediów. Nie mamy rzetelnych mediów. Wszystko to, co ewentualnie możemy się dowiedzieć, to jest na zasadzie internetu, że wchodzimy na czasami na fanpage, które powstają, prawda? Czy to jest Noworosja, czy Bronimy Rosji. I tam ewentualnie dopiero zwykły Kowalski w Polsce może się dowiedzieć czegoś, co tam naprawdę się dzieje. Z naszych mediów na pewno się nie da. Ja bym na chwilkę podziękował. Może tutaj poproszę pana kolegę Sendeckiego, może parę słów powie. Dziękuję bardzo. Antoni, wyprostuj tutaj.